Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Grunchy w Auto Online. Jest 11 dzień marca, czyli jeden dzień po najnowszej aktualizacji, która wprowadziła wyczekiwane przez wszystkich napady. No szkoda, że kurczę już się serwery posypały, czy raczej cała usługa online. No ale Rockstar znowu ją postawił bardzo szybko, 24 godziny ledwo minęły. I można znowu się bawić, jeżeli ktoś ma oczywiście zgraną ekipę i pieniądze na zorganizowanie takiego napadu. Ale zanim to, ja muszę skrzyknąć moją ekipę, wszystkie mordercze lamy. No wspominałem sobie w komentarzu pod jednym z odcinków właśnie, że taka zbiórka będzie miała miejsce. I też na social clubie oczywiście. No ale nie do wszystkich dotarła pewnie informacja, więc ja proponuję podzielenie się na dwie grupy. Bo niestety tylko na dwóch konsolach mam GTA 5, więc Xbox 360, czyli powrót do starej ekipy, z którą już nagrywałem odcinki, plus jeszcze druga ekipa z PlayStation 4, bo podejrzewam, że no paru graczy tutaj grających w GTA Online znajdzie się wśród moich widzów posiadających PlayStation 4 właśnie. No i teraz tak, jakiś dogodny termin, więc nie, zróbmy tak, niech się wpisują posiadacze GTA 5 na PlayStation 4 i Xboxie 360. W komentarzach pod tym odcinkiem, najlepiej nick z PSN-u albo z Life'a, w zależności od konsoli oczywiście, no plus konsola jeszcze, takie naprowadzenie dla mnie. Zobaczymy, ilu będzie chętnych i z iloma osobami będę musiał dyskutować na temat dogodnego terminu nagrania wspólnego napadu. A tak właściwie dwóch, no bo dwie ekipy. No i w tym momencie sorry dla wszystkich posiadających GTA 5 na Play'u trójce, no niestety. No ale w trzecią kopię tej samej gry to ja się nie zaopatrzę, wybaczcie. Choć w sumie ja bym miał ściana, albo inaczej, ja bym miał pieniędzy w nadmiarze. Tak, żebym musiał rozważać, czy iść do sklepu po chusteczki higieniczne, żeby wydmuchać nos, czy może z puli banknotów, którą posiadam, po prostu wyciągnąć jedną, jeden banknot o nominale 100 zł i ten nos wydmuchać. No nie, no nie, nie, aż tu pieniędzy nie ma. Niestety, wybaczcie. No ale dobra, moment, ale zanim to, powiedziałem, że jeszcze nie będziemy bawić się w napady, ale jest parę fajnych, ciekawych rzeczy. Może najpierw zacznijmy od tego, co wprowadziła z uzbrojenia ta nowa aktualizacja. Pistolet sygnałowy, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, jest, tutaj. No ja już go sobie przemalowałem na złoto, bo był czerwony. No i co on robi? No kurczę, pistolet na flary, proszę bardzo. Nie wiem, czy są widoczne z daleka. Pewnie tak, ale... przechodniom się to nie podoba. Kurczę, przecież to jest uniwersalny znak, że ja potrzebuję pomocy. Czemu oni zaczynają uciekać? Przecież nie strzelam do nich. Ale właśnie, a jeżeli już strzelę do nich, to... no aha, flara się odbija po prostu. Okej, mam ich jeszcze 15. Nie są jakieś super drogie, no ale też nie ma sensu marnować. Też aktualizacja w swoim opisie sugerowała zamontowanie tłumików do wszystkich broni, bo to w niektórych misjach skradankowych może się przydać. Więc ja wybrałem sobie karabinek specjalny, w którym zamontowałem wszystko i zmieniłem barwy delikatnie. No ze zwykłych metalicznych na zielone. Taki, kurczę, powiedzmy, spersonalizowany karabin pod misje ewentualne, które będą miały nastąpić. Okej, okay. Co jeszcze z dodatków? Zadania dnia. Na dzisiejszy dzień wziąć udział w deathmatchu drużynowym, lot pod mostem w wyścigu powietrznym i ukraść pojazd z bazy wojskowej. Kurde, to będę mógł spróbować zrobić. Ale jeszcze jestem wam winien wykonania challenge'a, tak właściwie jestem Mateuszowi winien, bo przyjąłem, a jeszcze go nie wykonałem, więc uwaga, challenge od Mateusza Hanczyca. Jedź akumą na lotnisko i zrób 5 backflipów. Co prawda ten challenge miał troszeczkę dłuższą treść, bo polegało to jeszcze na tym, że mam uzbierać pieniądze i ulepszyć tą akumę, ale ja to sobie zrobiłem między odcinkami już. Nie dlatego, że był taki challenge, ale po prostu spodobał mi się ten motor i troszeczkę pozarabiałem, ulepszyłem. No, fajnie mieć motorek, taki bardzo sprawny. Też w wyścigach jednośladów się przydaje. No ale dobra, to tak, najpierw muszę skombinować sobie tą akumę, więc do domu podjedźmy może. Nie jest na pewno daleko. O, jeszcze... kolejna nowość, już pewnie co bardziej spostrzegawczy z was zauważyli, że L pojawiło się na mapie. Misja od Lestera, czyli napad na bank właśnie. Moment, nie popiłasz street, sorry. Del Perro Heights oczywiście. No, ale jeszcze tam się do Lestera nie udałem ani razu. Chcę zostawić to na pierwszy napad z ekipą, no przecież tam sam nie będę chodził. Tam na pewno będzie jakaś cutscenka. Co prawda ze strony Superlamy raczej na pewno będzie to nie ma rola tej cutscence, no ale Lester coś tam na pewno ciekawego powie i nie wiem, czy ta cutscenka będzie się powtarzać później.
Czy ta pierwsza będzie jakaś inna, będzie się je różniła od kolejnych, no nie wiem. Więc lepiej zostawić to na nagrywanie wspólne, pełną ekipą. No ale dobra, dojedziemy sobie do mojego mieszkanka, wyciągniemy akumę i jedziemy na lotnisko spróbować zrobić 5 backflipów. No nie mam limitu śmierci, nie mam limitu czasu, no ale kurczę, no... Inaczej, zobaczymy, jeżeli za pierwszym razem nie wyjdzie mi koło 3-4 salt, no to może być z grubsza niemożliwe. Cholera jasna. Przed samym wjazdem oczywiście. Ale okej, czeka nas spotkanie z innym graczem. Mig, dzień dobry. Kurde, ale policja dalej mnie ściga. Niedobrze, koleś mógł coś zrobić, żeby mnie przestali już ścigać. Bo to denerwuje teraz. No ale okej, taki delikatny salomik, czy to już wystarczy? Czy to już w zupełności wystarczy, żeby ich zgubić? Kurde, wyłączę jeszcze światła nawet. No. A kurde, ale dobra. O, tak jest, dobra, zgubiłem ich z nich wzroku, więc tutaj może się uda wjechać, a raczej kurde bym wolał wejść. Więc uwaga. O, zmienił się wjazd. Ej, tego nie widziałem. Kurde. A to dobrze, przynajmniej widać co będzie po drugiej stronie. Będzie można się przygotować mentalnie na leżące bomby. Na szczyt chamstwa. No ale dobra, moment. Jak widzicie, w moim garażu jest parę ciekawych pojazdów. Niektóre w ogóle nie są ulepszone, jak ta trójka na przykład. Ten Ubermacht Oracle, tylko dlatego, że no, jest drogi, to raz, bo 8 tysięcy kosztuje. Dwa, ma 4 miejsca, a 3, no jak go przerobić, to będzie fajnie wyglądający samochód. Ale dobra, co my tu mamy? Mamy... Hakacho? Nie, jak on się nazywał? Nie pamiętam. Był najdroższy, kupiłem. Ale mamy jeszcze Akumę. Taką właśnie, której potrzebujemy do tego challenge'a, więc bierzemy, wyjeżdżamy. Kask niepotrzebny. Wszystkie ewentualne upadki Superlama przyjmie na kark po prostu. Na kręgosłup, dokładniej rzecz ujmując. Dobra, radio, jak widzicie, już właściwe, od samego początku ustawienia się zapisały, ale dobra, wyznaczamy sobie waypoint. Tutaj, pach. No i właśnie też a propos, powiedzmy, pospolitego ruszenia do napadów morderczych lam. Proszę, pospieszcie się troszeczkę z tym zgłaszaniem, no bo chciałbym to już zagrać. Też trzeba będzie naprawdę jakiś termin ustalić, taki termin wiążący. Żeby nie było tak, że ja sobie zarezerwuję miejsce w grafiku, przybędę i kurczę, koniec końców wystartuję w pojedynkę. No, więc no, zastanówcie się poważnie już nad tą kwestią. Tak samo jak poważnie zastanawiam się ja teraz. Ale okej, lotnisko zbliża się. Kurczę, gdzie najlepiej robić backflipy na lotnisku? Nie, no tam jest taki wyskok. Taki duży quarterpipe. Chyba reklama, nie wiem czego to właściwie, ale to wygląda jak droga po prostu. Pod bardzo dużym kątem. Praktycznie pionowa w niektórych punktach już. Stop, nie tutaj. No ale właśnie, a ulepszona akuma, kurczę, no co mogę pokazać w ulepszonej akumie? No ksenonowe światła na przykład, jakiś dym spod opon, chyba czarny wziąłem. Jeżeli dobrze pamiętam, tak jest. To miał być samochód taki, coś samochód. Pojazd taki coś w stylu Batmana, ale kurczę, no oczywiście nie wyszło. No ale zamysł był. Pełna czerń, tylko światła bardzo rażące. Tu najlepiej, ale moment, gdzie jest ten wyskok? Już go chyba właśnie mijam? Czy jeszcze nie? Nie to. Ale moment, nie, tak, to dokładnie moment, zjedźmy tam na dół. No i właśnie to ubóstwem w motorach, że normalnie samochodem bym się tam nie przebił w ten sposób, a tutaj proszę bardzo. Kurczę, ale rozpęd zbyt mały chyba, ale dobra, spróbujmy chociażby jedno salto. No okej, dobra, jedno wyląduje sobie. Kurde, albo nie! Choć dałbym sobie rękę uciąć, że byłem, kurczę, no... poziomo. Równolegle wręcz kołami do podłoża. A może właśnie, może trzeba inaczej, na tylne koło najpierw. No kurczę, to jest mądry w sumie pomysł. Tak zgodnie z prawami fizyki, żeby to przeżyć i nóg sobie nie połamać. Ani jąder nie obić. Zbytnio. Dobra, tyle rozpędu wystarczy. Tylko czy ja tam trafię teraz w ogóle? Przecież tu muszę wyminąć, kurde, krzaczek. Ludzi. Dobra, jest lepiej. No nie. Kurczę, nie wiem, czy to liczymy. Ej, nie, dobra, ale ważne, że przeżyłem, okej. Może tak, żeby kolejna gleba nie skończyła się śmiercią. Jakieś przekąseczki. No, tak więcej niż połowa by się przydała, bo inaczej, jak mówiłem już kiedyś, i tak teraz powtórzę, że po prostu od połowy, od więcej niż połowy, zdrowie się regeneruje do pełna, a od... powiedzmy
ćwierci nawet albo i mniej, no do połowy. Kurde, no inaczej, jak mam się może nie regenerować zdrowie? No czekajcie, no tylko coś muszę wziąć teraz, co właśnie sprawi, że będę miał więcej niż pół. Kurde, nic nie mogę zrobić. Czyżby przez maskę? Heh. No dobra, trudno, już będzie połowa zdrowia. Ale okej, bierzemy z powrotem Akumę. Nie, i serio chyba się rozejrzę za jakimś innym miejscem, gdzie to można spróbować zrobić. Bo tutaj naprawdę za duży slalom. Ja powinienem być skoncentrowany tylko na odchyleniu lewej gały do tyłu. Tutaj już będzie chyba lepiej, prawda? Powinno być w sumie. Okej, dobra, sprawdźmy tą opcję. No bo to dalej w obrębach lotniska, Mateuszu, więc mam nadzieję, że... No chyba, że chodzi o ci o ten wyskok tutaj, no ale tutaj pięciu raczej nie trzasnę. Dobra, pełen rozpęd, ale ja pełen rozpęd to na jednym kole, tylko kurczę, czy się koleś musiał zajechać drogę. Dobra, styknie, 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 styknie! Kurde. No nie, wcale nie stykło. Czy styknęło wręcz. Nie, no. Nie ma chyba takiego nawet słowa w słowniku jak stykło. Co najwyżej styki, no kurde! Co ty jesteś wysmarowany olejem? Kurczę, czy tak ślizgasz po wszystkim? No zostaw moją Akumę! Albo nie, dobra, jedź już. Kurde. Nie mam na to czasu. Ach, jeszcze raz nie, bo naprawdę póki co wyszła tylko ta próba. W miarę wyszła. I to tylko jedno salto. Ale właśnie, moment, ja mam wylądować? Kurde, Mateusz, nie zaznaczyłeś, czy to ma być lądowanie porządne, czy kurczę, mogę się wywalić. No ale dobra, może już teraz się uda. Coś więcej? Dobra, jedno. O kurde, to będzie problem. Drugie. I śmierć. Ej, Mateusz, jesteś pewien, że pięć? Pięć da się zrobić tutaj? Kurde. Tak zbyt wolno się obracał. Gdzie jest mój motor? Tak zbyt wolno się obracał. Rotacja była zbyt mała i zbyt wolna, żeby tam można było myśleć o czymś więcej niż 3-4. Kurczę, myślałem, że to pójdzie raz, dwa i będę mógł przejść do zadań dnia. Sorry za ten nieoczekiwany rym. Jeżeli tam był, oczywiście. Bo to, że coś się rymuje w mojej głowie, to nie znaczy, że jeszcze się rymuje, jakbym to przepisał na papier. Po prostu może moja wymowa sprawia, że coś się rymuje. Nie, dobra, ale jeszcze, kurczę, kolejna próba. Nie, no inaczej, próbujemy do skutku. Albo do końca odcinka. Stój. Tyle starczy. Ale nie, no skoro teraz już mam korzystać z dobrodziejstw jazdy na jednym kole, to muszę się upewnić, że nikt nie będzie przede mną jechał. Dobra, jest okej. No i ciśnij, 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 ciśnij. Kurczę, muszę skorygować troszkę. Na jednym, bo naprawdę jeździ się szybciej. Dobra, jeszcze raz, znowu na jedno. Dobra. No i trochę szybciej chyba, trochę szybciej. Jedno salto. Cholera, nie, wolniej! Drugie! Aha, bo jeszcze trafiłem w coś. Co to było? Aha. Górna kondygnacja. Nie, co to jest, kurde? Ej, a może właśnie w zupełnie innym miejscu? Może... O, jakaś kreatywność tutaj może się wkradnie teraz? No bo wydaje mi się, że to... No inaczej, te skoki tutaj, tamten i tamten po drugiej stronie to są oczywiste opcje po prostu. Takie bardzo oczywiste. Ale może jest tutaj coś nie tak znowu oczywistego. Oczywistego, co można wykorzystać. Na przykład, nie wiem, może tu by się udało wjechać. Jakoś na górę. No. No ci powiem, kurczę, że ja bym się mocno postarał, to może, nie, ale... Nie, ale nie, jednak nie. Nie, ale serio, co jest kurde grane? No nie, no nie tak. Ej, chyba, że naprawdę... Lepszą opcją byłby tutaj Sanchez. Bo to jest motor wyczynowy. Kurde, no ale... Bym musiał teraz zajrzeć się w komentarze i zobaczyć, jak dokładnie brzmiał ten challenge, bo z racji tego, że tam była jeszcze inna treść, czyli że mam właśnie ulepszyć motor i tak dalej, no ja go sobie skróciłem na kartkę. Nie jest to dokładny cytat, co mam tutaj napisane. Kurczę, nie wiem, czy tam było weź sobie jakiś motor, na przykład Akumę, czy może... Oj, tutaj zginę. Oj, zginę, zginę, ała! No, na szczęście nie. Jakiś motor, czy bezpośrednio Akumę? No bo jeżeli było jakiś motor, to zaraz tej sprawdzę Sancheza. No ale dobra, jestem jeszcze Akumie winien, jeszcze przynajmniej jedną próbę. No, tylko teraz ta... Nie, no tam, na tamtym było lepiej, zdecydowanie. Na tym wyskoku, obok którego teraz będziemy przejeżdżać, no właśnie. Więc tutaj będziemy próbować! Kurde. No mogłem się spodziewać, że wjeżdżając na przeciwległy pas, no coś może wjechać mi w pysk.
No mogłem to przewidzieć. Mogłem w sumie jechać swoim i się nie pchać pod prąd jak kretyn. Ale właśnie, sprawdźmy jeszcze tą opcję. No, dobra, jedno. Jedno to max. Ale wylądowane za to, tylko kurczę, teraz muszę wrócić tam z powrotem jakoś. Na drugą stronę, więc no, mam nadzieję, że ta przerwa dalej istnieje. Na szczęście tak. Dobra, pięknie. O, i w sumie duży rozpęd teraz. No, dawaj na jednym kole, na jednym. Pełen bucik, pełen bucik. O, kurczę, że mnie minął. Dobra, raz. A może właśnie? Dwa. Nie, no przecież słabiutko, ale kurczę, żyję. Dobra, co teraz zrobić, żeby podmienić sobie motor? Kurczę, nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie jest niestety mój Sanchez, w którym garażu. No dobra, to tego skoku nie zaliczałem w ogóle, bo myślałem zupełnie o czym innym, nie chciałem skakać. Nie, ale dobra, może tak. A sprawdźmy jedną i drugą miejscówkę. A czemu nie, kurde. Dobra, motorkiem to będzie raz, dwa, serio. Trzy i pół prawie, prawie trzy i pół tutaj. No to ten sam dystans, o dziwo. Ale przecież jakby tutaj sobie skrócę, nie? Tutaj się skróci, no pewnie, już dwa coś. Nie, no spokojnie. Ale zrobimy to jeszcze szybciej. Teleporcikiem oczywiście. Ej, teleport coś nie wyszedł, bo jesteśmy znowu na lotnisku i nie mamy Sancheza, ale to tylko dlatego, że po drodze zadzwoniłem do mechanika i tym razem, kurczę, odebrał telefon i zaproponował przywiezienie mi tutaj czegokolwiek będę sobie życzył. Więc zaraz, a to właściwie już teraz, wyciągniemy telefon. I mam nadzieję, że teraz się po prostu sytuacja powtórzy. Że teraz dalej będzie chciał mi coś podwieźć. No. No i pięknie. Sanchez. Dziękuję bardzo. Gdzieś zostawiłem moją akumę, gdzieś leży na drodze. No ale mam nadzieję, że mechanik ją zgarnie do garażu, jak będzie wracał autobusem. Przecież przywiezie mi motor i czym do domu? Czym do domu? No z papcia, nie? Przecież nie może na dwa samochody przyjeżdżać. No z papcia albo autobusem. Ewentualnie środki komunikacji miejskiej wchodzą jeszcze w grę oczywiście. Dobra, ale koniec końców. Jest mój Sanchez. Więc tak, z tamtej strony znowu spróbujemy. Ale skok testowy może być już tu. Oj, kurczę, przepraszam. Nie. Ja tylko tutaj jestem kaskaderem. Robię w Hollywoodzie. Mam na to certyfikaty 4. No ej, nie musicie od razu ten. Zresztą zaprezentuję, dobra. A żeby nie pomyśleli, że uciekam. Ale uwaga, skok testowy. No na nic ci się nie zdały te 4 certyfikaty. Tak samo jak tamten koleś, co się wspinał po kablu od internetu pewnej pani. Jakby on wszedł na samą górę i spadł, to raczej te wymyślone, wyimaginowane certyfikaty na nic by mu się faktycznie nie zdały. Nie, ale gdzie jest mój motor? No nie mówcie, że został na wyskoku tam na górze. Kurde. Nie, ale dobra, dałem popis swoich umiejętności przed policjantami i też przed wami. To głównie przed wami, przecież policjanci to tylko SI. NPC-ki. Non-playable charaktery. Choć w sumie, co to za charakter, jak kurczę nie ma żadnej osobowości praktycznie. Choć nie, no coś tam gadają. Nie, ale dobra, uwaga. Teraz już serio, zobaczymy czy może... Kurde, no co jest grane? Nie, dobra, kit. Widocznie dlatego zmieniliśmy wyskoki, bo tutaj naprawdę nie wychodziło. Dobra, jedziemy tam. Oj nie, coś mi się wydaje, Mateuszu, że ten challenge się nie uda. Serio. Poza tym nie pamiętam, czy miałem coś więcej dokupowane do tego Sancheza niż opony kuloodporne. Więc no osiągi silniczka, który tam się znajduje, mogą być takie, no, domyślne bardzo. Czyli po prostu niezmienione. Nie, ale dobra, dobra, na jednym kole to cały czas działa. No znowu?! Ja nie skręciłem w prawo, ja chciałem dokładnie tak, jak to wskazuje ślad, który zostawiłem. No spójrzcie, no. No ej, dobra, koleś. To był przypadek, wypadek. No spójrzcie, jak ja jechałem, no dokładnie... No kurde, dobrze jechałem, no. Jeszcze raz. Nie, ale jeżeli Sanchez się nie będzie w powietrzu obracał szybciej od Akumy... To moment, ile mam pieniędzy? 44 tysiące, no to możemy jeszcze w Los Santos Custom zajrzeć, może jakieś delikatne ulepszenie się uda. Wow! Dwie osoby na sesji, ale masakra! Jaj pan nieśmiertelny. A, to może dlatego tylko dwie.
nikt go nie może zabić i tak dalej. Dobra, no ale... No jedno, oj, jest chyba zauważalnie szybciej. Do śmierci. Nie, kurde. No, z jednej strony Akumą szybciej, no, się jedzie. Dobra, inaczej, Akumą były 3, z tym czasem póki co były ledwo 2. Dobra, ostatnia próba Sanchezem i wrócimy do Akumy chyba. I wtedy będą już ostatnie 3 próby zrobienia tego challenge'a. No, albo no faktycznie zajrzymy z Sanchezem. Do Santos Customs. Nie, nie jest daleko tutaj, ale oj, dymi się. O kurde, krztusi się, nie jest... Oj, ale jest słabo. O shit. No i jeszcze we mnie, nie! Nie, nie, tak to my się nie bawimy. Jedziemy do naprawy od razu z tobą. Nie, naprawdę. Każdy z was mógł teraz podejrzewać, że rozwalę ten motor. Będę na niego strzelał. Rzucę w niego granatem, przylepą albo coś. Nie, ale serio, ja szanuję swoje rzeczy. Tak samo jak swoich widzów szanuję. Co prawda, wy nie jesteście rzeczami, no kurde. To tylko po prostu taki ciąg myślowy. Tak samo jak szanuję widzów, tak samo jak szanuję wszystkie swoje inne rzeczy, które udało mi się zdobyć. O, o, to już lepiej brzmi. Nie, ale dobra, kurde, co tak skurczę w drugą stronę zupełnie? No przecież to jest już chyba pode mną gdzieś tam, prawda? Trzeba zaprezentować wyższość motorów. O, shit. No dobra, no ale i tak dystans skróciłem. Nie, dobra, przy okazji zobaczymy, czy tutaj coś mogę dokupić jeszcze. Ej, no, już myślałem, że kamyszek jakiś przeszkodzi. Nie wydaje mi... Nie, dobrze, sorry, nie. Okej, jest dobrze. Waypoint nie teraz... Nie kieruje mnie na manowce, tylko... miejsce, gdzie jest tuning. No i właśnie zauważyłem też, że po aktualizacji, która miała miejsce wczoraj, więcej pojawia się takich ciężkich pojazdów przemysłowych. Nie tylko w tym rewirze, no ale też po prostu na parkingach można częściej znaleźć i w innych różnych miejscach w Los Santos. No kurde. Może będą przydatne w jakiejś misji, w jakimś napadzie na bank. No, ale to by oznaczało, że trzeba też wprowadzać je do garażu. Ej, może są jakieś większe garaże teraz, a ja nic nie wiem. Łe, no ale patrzcie, jak się z niego dymi, no nie no. Trzeba wydać parę baksów. Może pancerz, może od tego zacznijmy. Aha. Hamulce, o kurde, tu mogę dużo, moment. Oczywiście silnik. Oj, kurczę, może ja powinienem turbo zacząć. No pewnie, i teraz mi brakuje. Skrzynia biegu w takim wypadku. No i te hamulce. Dobra. I może jakiś klaksonik? Nie, ale moment, światełka? No właśnie, nawet nie mogę zmienić. Zakierowanie? No i widzicie, tutaj są dwa kolory, kurde. Nie, ale dobra, jedziemy dalej. Hamulce już mam. Klaksonik. O kurde! Drogo! Nie, no dobra, jedziemy tym. Te ulepszenia mogę zrobić. Jestem winien temu motorkowi ostatnią próbę. Jest na lotnisko. Ale to już kurczę, zobaczymy teraz, jak dobrze znam Los Santos. Bo oczywiście bez waypointu. To nie, no sorry, to jest tutaj i w prawo, no. A waypoint by mnie gdzieś tam wyprowadzał daleko, nie wiedzieć czemu. No, ale moment, zauważalna różnica w prowadzeniu Sancheza, muszę wam powiedzieć. No, tak kurczę, masywniejszy się wydaje troszkę. Serio, to jest takie dziwne uczucie, jeżeli chodzi o motor, który ma teraz szybko wywijać backflipy, no ale... Ale? Zobaczymy. No, No, ale drugie dokręć chociaż. No ty lamo! No to jest niestety. Ej! Ile? $75? Za moje nieruchomości? Ale siana! O kurde, i mechanik stuwa. Podwyższyli mu pensję. Zasłużenie! Bo już działa. Na nowo. Nie, ale dobra, wracamy do Akumy. I 3 ostatnie próby Akumą, kochani. Ale jak to zrobić? Kurde. Muszę odwieźć ten motor gdzieś dalej. I będziemy dzwonić do mechanika. Odwieźć go gdzieś dalej, zwędzić sobie inny pojazd i tym innym pojazdem przyjechać tutaj. No przecież nie będę wracał z buta. No to jest dobre miejsce, żeby porzucić ten motor. Ale właśnie, a może zróbmy to w widowiskowy sposób. Może tak. Nie. O! Ła!
Kas by pomógł. Oczywiście w prawdziwym życiu, w grze nie. Ale na pewno lepiej by się to oglądało. Kurde. Nie, dobra, chyba już wystarczy tutaj. Nie, nie, pewnie, że nie. Teraz muszę zwędzić pojazd, oczywiście. Kurczę, największe padło oczywiście musiał się zatrzymać, a za nim fajny muscle car, choć w kiepskim kolorze. No ale stój proszę cię, no nie widzisz, że ktoś próbuje cię okraść? No nie wypada się oddalać. No, ale tutaj już sobie waypointy czasne. Możecie się ze mnie śmiać, bo to prosta droga, ale... Lepiej nie błądzić, zwłaszcza jak komuś zależy na czasie. Dobra, może inne radio tym razem. ZZ Top? Nie wiedziałem, że ZZ Top tutaj puszczają na Rock Radio. No tak samo jak nie wiedziałem, że Kenny Loggins, pewnie. I zespół na non-stop popie, ja już myślałem. Lord to oczywiście znamy. Nawet odcinek South Parku był. Nawet nie jeden, tylko dwa. Nie, inaczej to był ten sezon, gdzie odcinki ze sobą były powiązane po prostu. Ej, moment, kurde, ja już tutaj powinienem w sumie wzywać mechanika. Ej, ale patrzcie, jednak z samochodami też się da. Fajnie. Dobra, chyba tutaj starczy. Mr. Mechanic. No. Dokładnie. Ale tak, z Del Perro. Akume. Pięknie. To powiedz tylko gdzie. A, wiecie co, podjadę sobie ten samochodem, jak już się pojawi. Kurde, nie musiałem. Ale zróbmy to, kto bogatemu zabroni. Nie, zawsze jak używam w stosunku do siebie, w żartach nawet, określenia bogaty, to mi się śmiać chce, sorry. Kurde. Już to tak bardzo nie pasuje. Okej. Okay. Jeden backflip. Drugi backflip, ale z problemami. Się rozłożył. Dobra, pierwsza próba motorem. Nie wiem, Mateusz, sprawdzałeś tego challenge'a? No bo kurczę, powiem, że tobie, że no jest taka dobra praktyka ostatnio wśród autorów, którzy są łapkowani. Oczywiście mówię to w kontekście komentarzy. No, ale dobra, to nie, dobra. Wiecie, o co mi chodziło, tylko ja mam kosmate myśli czasami. Więc jest taka dobra praktyka, że sprawdza się wykonalność challenge'a przed jego zadaniem, żeby dostosować wymagania do rzeczywistości. No, mowa była o Jezus Maria. Mowa była o 5 backflipach. A tutaj jak widać, no, maksimum możliwości, przynajmniej moich, są 3. Chyba, że są jakieś specjalne sztuczki, żeby kręcić się szybciej. No teraz cały czas miałem wstrzymany gaz, więc może warto teraz, jak już będę w stanie nieważkości, w powietrzu, puścić gaz i kręcić się tylko za pomocą lewej gajgi. No dobra, tylko tak, motorek? Motorku? Motorku? No nie rób mi tego. Nie wiem, gdzie... A, tutaj się w cieniu schowałeś. No dobra, są też minusy takich, powiedzmy, maskujących barw. No bo dlatego czarny, żeby po prostu w nocy nie było mnie widać. No taki był zamysł tego motoru, no, i jego koloru. Więc sorry. No ale teraz się może w trakcie dnia nawet ukrywać w cieniu. Ej, zobaczmy. Ej, faktycznie, gdyby nie plecak, to może nawet byłbym niewidoczny. Wyłączone światła w cieniu. Ej, kurde, to on ma naprawdę głębszy zamysł taktyczny. To jeszcze taki, który działa. Ale dobra, puszczam gaz. Oj, gorszy skok trochę. No nie dokręcimy drugiego salta nawet. No, sorry, ale jest kiepsko. Dobra, czy ostatnia próba. Tym razem, jak to ugryźć, jak spróbować? Ej, dobra, spróbuję już wjechać tam na jednym kole i po prostu maksymalnie wykorzystać rotację. No, kurczę, to czy ty koleś nie widzisz, co ja tu robię? Ale nie, no w sumie wbiegłem ci pod koła. Nie, bo nie wiem czemu, no... Oj, nie. To już za wiele. No nie, do kogo? Kurde. Ja jeszcze podostrzałem. Nie, dobra, spokojnie. Jeszcze tego załatwmy, bo nie wiedzieć czemu miał broń palną. Ale nie, no w sumie to jest karykatura Ameryki. Tam każdy ma, kurczę, Glocka schowanego. Co? Nad Los Santos lata samolot przemytników. Zestrzel go zanim odleci. Ej, tu też jest nowość. Jak daleko? Cholera, bardzo daleko. No, szkoda.
Aha, ale oczywiście wszyscy policjanci tam działają, mam zamiar się rozpędzać. No to super, no to pięknie. Kurde. Dobra, oh shit. Tutaj się odwróćmy. No opon mnie przestrzelą, to na pewno, ale mogą mnie zastrzelić, jak już będę jechał. Oj, a po w sumie... Nie no, dobra, i tak tu będą jechać przecież. Dobra, jedno kółko. Ojej, ja muszę być pochylony, bo zginę, kurczę, zanim dojadę. Dobra, i teraz na jedno koło. No nie, no kurde, niestety, kochani, niestety. Challenge. Failed. To nie tylko dlatego, że właśnie odholowali motor, którym miałem próbować to zrobić. Kurde. Nie, dobra. W kolejnym odcinku zajmiemy się dogłębniej tym, co jest nowego w aktualizacjach. No, chcę porobić sobie zadania dnia, chociażby. Zobaczyć, jaka jest za to nagroda. I może spróbuję zestrzelić ten samolot. Zobaczymy, kochani. Ale w tym miejscu już kończę ten odcinek, więc żegnam się z wami. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!